Wraz z chłopcem na SOR przyjechała jego 14-letnia siostra Julka, z którą razem wracali ze szkoły. Kochanie, spokojnie, byłaś bardzo dzielna, naprawdę, że wyzywałaś pogotowie. Teraz proszę, żebyś zadzwoniła po rodziców. Ważne, żeby oni tutaj jak najszybciej przyjechali, rozumiesz? Zajmij się tym, dobrze? Krzysiu, ja teraz chciałabym cię zbadać, zaraz ci pomożemy, kochanie, wiesz? Zabierzemy kod jeszcze, pani doktor, dobra? Ostrożnie tutaj, bo może być uraz. Uwaga na lewy bok i teraz na drugi bok. Ja ci przytrzymam rączkę. Zaraz ci pomożemy, będzie mniej bolało, tylko muszę cię jeszcze zbadać, kochanie. Już, spokojnie. Teraz się nie ruszaj, dobrze? Troszeczkę tutaj poświecę ci w oczka. Teraz, kochanie, cię osłucham, dobrze? A uderzyłeś się w klatkę piersiową? Boli tutaj? Mocno boli? Dobrze, już nie dotykam. Prześwietlimy na pewno te żebra. Dobra, oczywiście. Teraz cię osłucham. Spokojnie oddychamy, dobrze? Spokojnie, Krzysiu. Szmer pochorzykowy cichy, ale symetryczny. Ojciec dzieci miesiąc temu odszedł do innej kobiety. Matka nie umie się z tym pogodzić i namówiła męża, by okłamali syna i córkę, że wyjechał na delegację. Dziewięciolatek uwierzył w kłamstwa rodziców i z niecierpliwością czeka na powrót ukochanego taty. Z kolei jego siostra czuje, że rodzice kłamią. Jest na nich zła i wini ich za wypadek brata. Krzysiu, kiedy do ciebie dotrze, że dzisiaj to nie był tata i ta cała delegacja to jedna wielka ściema. Tata prawie nie dzwoni, a jak dzwoni, to nie mówi, kiedy wróci. A mama? Pierw mówiła, że jest za granicą, a potem, że jest nad morzem? Oni oboje kłamią. I co z tego? Ważne, że tata wrócił. Zadzwoń do niego albo daj mi telefon. Spokojnie, Krzysiu, nie denerwuj się. Julka, zadzwoń po tatę, dobrze? Dobra, ale to i tak bez sensu. Krzysiu, Krzysiu, a ty spokojnie, oddychamy powolutku i równo, dobrze? Wtedy będzie cię mniej bolało. Oddychaj powoli, spokojnie, Krzysiu. Elu, przeciwbólowo podajemy morfinę 2 mg, dobrze? Wcześniej krew na morfologię, jony, gazometrię. No i oczywiście grupa i układ krzepnięcia, okej? Okay? A rentgen, jak będzie zgoda rodziców. Oczywiście, dobrze. Krzysiu, podamy ci teraz leki przeciwbólowe. Krzysiu, będzie mniej bolało, obiecuję. Powolutku oddychaj, spokojnie, dobrze? Spokojnie, pani pielęgniarka się tobą zajmie. Napisałam tacie SMS-a, bo nie chce mi się z nim gadać. Nie wierzę, że pojechał w delegację, bo nigdy w żadne nie jeździł. A teraz go nagle miesiąc nie ma. Nie wiem, co jest grane między rodzicami, ale się dowiem. Bo to przez nich Krzysiek jest w szpitalu.